Trwa budowa zakładu aktywności zawodowej. Obiekt po zakończeniu remontu nieco zmieni oblicze najbardziej zaniedbanej części miasta, a co najważniejsze, będzie wsparciem dla tych, którym na rynku pracy jest najtrudniej. Grupa osób z niepełnosprawnością, no bo o takiej mówimy, takie osoby będą mogły pracować w zakładzie aktywności zawodowej, jest to grupa bardzo często wykluczona z rynku pracy. My w swoich rejestrach mamy około 500 osób, które mają orzeczenia o niepełnosprawności. Są to osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, więc one nie mają żadnych świadczeń, prawda? I one rzeczywiście poszukują tej pracy. Oferty, jakimi dysponujemy, są ograniczone, a bardzo często dla nich zupełnie niedostępne z uwagi na schorzenia. Zatem możliwość przedstawienia alternatywnej możliwości wejścia na rynek pracy jak najbardziej zasługuje na pozytywne podkreślenie. Zakład ma rozpocząć działalność w czwartym kwartale bieżącego roku. Znajdą tu zatrudnienie 34 osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Ja patrzę na Zakład Aktywności Zawodowej w dwóch aspektach. Przede wszystkim są to nowe miejsca pracy, które powstaną, bo około 50 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czyli grupy, która ma największe problemy z dostępem do pracy na rynku włocławskim i też kilka miejsc pracy dla osób, które są w pełni sprawne, że tak się wyrażę. To jest pierwszy bardzo ważny element. A drugi to przede wszystkim też rewitalizacja kolejnego kwartału miasta, na którą żeśmy pozyskali środki zewnętrzne. Prowadzona tu działalność gospodarcza opierać się będzie na wykonywaniu usług pralniczych i parkingowych oraz związanych z wynajmem pomieszczeń i obsługą organizacyjno-techniczną imprez. Tworzenie takiego zakładu aktywizacji zawodowej jest w zasadzie niezbędne we Włocławku. W innych miastach wiele lat temu już to powstało i z dobrym skutkiem. Więc widzimy, że jeżeli ruszy to z impetem, myślę, że znajdzie wiele, wiele osób pracę. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz jego funkcjonowanie współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota przebudowy wynosi ponad 3 miliony 950 tysięcy złotych. Miasto pozyskało 1,5 miliona złotych dofinansowania.